Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacka Notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. W Polskiej Credit Union tylko teraz. Specjalna oferta na nowe depozyty. 2,25% na okres 2 lat. O szczegóły zapytaj w oddziałach Credit Union. Dzień dobry, Polonio! Polski Festiwal zaprasza na wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W szerokim programie festiwalu na scenach wystąpią zespoły muzyczne, wokalne i folklorystyczne. Polecamy restauracje z szerokim dostępem kuchni polskiej. Zapraszamy do sklepów, butików i wystaw historyczno-kulturowych. I dla dzieci wesołe miasteczko! Szczegóły na stronie internetowej polishfestival.ca. Życie studenta nie jest łatwe. Dom, szkoła, nauka, no a do tego ciągły brak pieniędzy. Ale spokojnie, możemy Ci pomóc. Złóż podanie o stypendium w naszym Credit Union, a będziesz miał szansę zostać jednym z tegorocznych zwycięzców. Nie zmarnuj tej okazji i skontaktuj się z nami. Na pewno warto. Pamiętaj, termin zgłaszania podań o stypendia upływa 31 października. W minioną niedzielę obchodziliśmy uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej. Ojczyzna to zbiorowy obowiązek, jak i dobro bez wyjątku wszystkich Polaków. Mówił w homilii w czasie uroczystej mszy świętej na Jasnej Górze metropolita gnieźnieński i prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Mimo deszczu i spadku temperatury powietrza na Jasną Górę przybyły dziesiątki tysięcy pielgrzymów. To tu powierzają Matce Bożej swoje troski, zmartwienia i prośby. Dziś w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przybywają ze szczególną intencją, którą jest właśnie ojczyzna. Warto może jeszcze raz za Janem Pawłem II powtórzyć, że właśnie tutaj, na Jasnej Górze, gdzie mieszka królowa Polski, nie tylko w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni, ale że i o to święte miejsce, o Jasną Górę, oparła się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości. Wolność jest również odpowiedzialnym zadaniem, z którego nie możemy rezygnować. Celem tego zadania jest natomiast budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej ojczyzny, dodał prymas Polski. Dziś oznacza to także, że w tym budowaniu, w tym jednoczeniu się wokół wspólnego dobra, trzeba nam wszystkim pokory i otwarcia serca. Trzeba nawrócenia i wzajemnej miłości. Trzeba przebaczenia i pojednania. Trzeba zaniechania wzajemnych uprzedzeń i niechęci,
które tak bardzo dzielą i ranią. Ksiądz arcybiskup Wojciech Polak podkreślił, że trzeba nam wszystkim dziś odważnie, mądrze angażować się w naszą teraźniejszość, czyniąc wszystko dla wspólnego dobra, łącząc ludzi, a nie dzieląc. Ojczyzna to zbiorowy obowiązek i dobro wszystkich bez wyjątku Polaków.